W styczniu tego roku po raz kolejny wybrałem się do Iten w poszukiwaniu naturalnych talentów biomechanicznych. Czas tam spędzony jest najcenniejszą lekcją, jaką co roku odbieram od natury. Iten to taki uniwersytet biomechaniki w praktyce, a ja jestem w nim najpilniejszym studentem. Tutaj nie ma książek ani wykładów. Wiedza pisana jest czarnymi nogami. Czarne nogi to w zasadzie jedyna pomoc naukowa. Filmowanie fartleku siedząc tyłem na motorze było pomysłem na poczekaniu, taki spontan. Początkowo chciałem tylko przyjrzeć się zawodnikom na starcie, a potem sfilmować ich gdzieś na trasie, jak przebiegają przed obiektywem kamery. Ta jazda okazała się niezłym rollercoasterem. W obu rękach trzymałem kamery, nogami ściskałem siedzenie, a kierowca robił mi za oparcie. Miejscami było naprawdę niebezpiecznie. Na starcie zgromadziło się kilkuset zawodników. To taki rytuał w każdy czwartek. Kenijczycy zbierają się wcześniej rano w umówionym miejscu kilka kilometrów od Iten. Trasę mają zawsze tę samą, pofałdowaną, wyboistą i generalnie pod górę. Biegną z powrotem do Iten, drogą gruntową pomiędzy polami kukurydzy. W Iten część zawodników kończy bieg, inni zaś biegną dalej, realizując dłuższy trening. Sam trening składa się z jedno, dwu lub trzy minutowych odcinków bieganych szybko, z minutowymi przerwami w truchcie. Wielu ludziom wydaje się, że w Kenii można znaleźć nieprzebrane ilości dobrze technicznie biegających zawodników. W rzeczywistości jest ich niezwykle mało. Można przekonać się o tym, analizując wiele materiałów filmowych na YouTubie. Kenijczycy wcale nie zachwycają. Biegają krzywo, chaotycznie, lądują na piętach z cofniętą miednicą. Nie przypominają pięknie biegającego Kipchoge czy Bekele. Mój kierowca chyba nie był do końca świadomy, jak trudnego podjął się zadania. Uczył się utrzymywać bezpieczny dystans w trakcie treningu. Nie za blisko, nie za daleko. Pierwsze kilka minut było bardzo nerwowe. Zamiast łapać dobre ujęcia, myślałem bardziej, żeby utrzymać się na motorze. Diament, który przypomina mi, po co tu jestem i który wynagradza mi swoim ruchem każdy trud oraz spędzony czas i wydaną kasę. Od razu wiem, po co tu jestem i czego szukam. Taki diament po prostu biegnie i to mi w zupełności wystarczy. Po kilku kilometrach wytworzyła się czołówka biegu, a w niej zaczął błyszczeć mój diament. To była nagroda za podjęte ryzyko tak karkołomnego nagrywania. Zielona koszulka, czarne spodenki. Od razu nazwałem go Zielonym Keniolem. Jak się później okazało, żaden z moich kenijskich przyjaciół nie znał go, bo prawdopodobnie Zielony Keniol trafił do Iten niedawno. Może następnym razem, jak znów przyjadę do Iten, to się spotkamy. Zielony Keniol jest klasycznym no-name'em. Nikt nic o nim nie wie. Takie no-name'y dostają ode mnie robocze nazwy od kolorów koszulek. Niebieski Keniol, Zielony Keniol, pomarańczowy itd. To jest niesamowite. Biomechaniczne przykłady, które biegają najlepiej technicznie, są jak zwierzęta, których nie można po raz drugi spotkać. Nagrywani są przypadkowo i nie da się tego powtórzyć. Iten to dobre miejsce, jeśli chce się upolować biomechaniczny diament. Taki diament wymaga oszlifowania, żeby stał się maszyną do biegania.
Zazwyczaj jednak trafia on w ręce jakiegoś pośredniego menedżera, który patrzy na niego w kategoriach szybkiego zysku. Diament jest eksploatowany ponad miarą i po sezonie lub dwóch znika z międzynarodowych aren. To smutna praktyka i echo współczesnej formy niewolnictwa. W ten sposób marnuje się wiele talentów. Nie sposób ich policzyć. Każdy z nich ma potencjał na miarę rekordu świata. Niestety rynek rządzi się swoimi prawami i liczy się kasa. Może kiedyś to się zmieni i kariera obliczona na sezon przestanie być opłacalna. Czekam na taki czas i jednocześnie sam próbuję to zmienić. Mówię Kenijczykom, że mają talent i zasługują na więcej uwagi, na opiekę i na edukację. Bez tego sport ubożeje. Nikt nie pasjonuje się sezonowym mistrzem. Potrzeba dobrych przykładów długoletnich karier na miarę Kipchoge. Musi ich być więcej, żeby bieganie wyczynowe stało się bardziej interesujące. Wśród zawodników widocznych w trakcie treningu Zielony Kaniel wyróżnia się sposobem lądowania. Ląduje bardzo agresywnie, dociążając w ułamku sekundy niewielki obszar przodostopia. Można powiedzieć, że jest to bieganie z akcentowaniem uderzeń na dużym palcu. Okay, slow down. Okay, little slow. I need him. Praktycznie nie ma tu fazy przytaczania. Trudno stwierdzić, jak bardzo skraca to czas kontaktu z podłożem. Mogą to być wartości nawet rzędu 150 milisekund. Very good. Very good. Tak niezwykle agresywny bieg można zaobserwować tylko u najlepszych techników takich jak Kipchoge, Bekele, Mosop, Mutaj czy choćby niebieski Kenyon. Na samo lądowanie i jego ekstremalnie krótki czas trwania składa się nie tylko stopa. W ułamku sekundy musi zadziałać cała noga, a zgodnie z najnowszą wiedzą o taśmach powięziowych, całe ciało. Takie globalne zadziałanie nazywam koordynacją wewnątrztkankową. Oznacza to, że w ułamku sekundy zachodzi usztywnienie ciała i zgromadzenie w nim energii potencjalnej sprężystości. Następujące potem wybicie jest konsekwencją równoczesnego uwolnienia tego potencjału. Taki bieg w pełni wykorzystuje elastyczność tkankową, czyli wykorzystuje jej zdolność do samoczynnego powrotu do długości początkowej. To może redukować pracę koncentryczną mięśni prostowników nogi podporowej. Patrzenie na Zielonego Kaniola, jak ląduje i wykonuje te wszystkie rotacje, to jest to spektakularny pokaz oszczędzania energii, a wręcz nadaje nowy wymiar ekonomice biegu. Na zwolnionych ujęciach widać, jak lądująca noga wykonuje głęboką rotację wewnętrzną w stawie biodrowym. Względem przywiedzenia i rotującego do wewnątrz uda, podudzie wykonuje kontrującą rotację na zewnątrz. Do tego dochodzi silna pronacja w stawie skokowym. Widać tu w pełni działający mechanizm trójstawowy ze zgięciami i wzajemnie kontrującymi się rotacjami, dzięki którym zachodzi równoczesna blokada stawów i usztywnienie tkanek. Na tym właśnie polega dynamiczna stabilizacja ciała, na której działa duże przeciążenie. Bieg jest bardzo wyciszony, jak na tak trudny teren, po którym biegnie zawodnik. To jest jak joga w biegu, albo poniekąd, odwołując się do terminologii motoryzacyjnej, perfekcyjnie zestrojone, aktywne zawieszenie. Jak to powtórzyć? W jaki sposób mobilizować stawy i uczyć je skoordynowania pod działaniem przeciągu? Tym właśnie zajmuję się od lat, szukając niekonwencjonalnych metod pracy z zawodnikami. To jest kwintesencja pracy nad techniką biegu. Jestem często pytany o to, czy Kipchoge, Zielony albo Niebieski Kenyon nauczyli się tak biegać sami, czy ktoś ich tego nauczył. To samo dotyczy Michaela Phelpsa, Tigera Woodsa albo Michaela Jordana. Czy ktoś ich nauczył bycia fenomenem ruchowym? Nie. To są naturalne umiejętności będące połączeniem czynników genetycznych, anatomicznych, społecznych, wolicjonalnych i pewnie jeszcze jakichś innych ze ślepym trafem i splotem szczęśliwych okoliczności na czele. Na końcu dopiero jest ten typowy trening, czyli ciężka praca, która jest udziałem każdego, kto uprawia jakiś sport.
Zadanie, którego się podjąłem, polega na przyjrzeniu się tym wszystkim okolicznościom i wyselekcjonowaniu tych, na które mogę mieć wpływ. Mogę nimi sterować i modelować w treningu funkcjonalnym tak, by szlifować zarówno naturalne diamenty, jak i mniej uzdolnionych zawodników i w konsekwencji tworzyć całymi seriami maszyny do biegania. Dwie godziny w maratonie, które złamał Kipchoge, to wstęp do pasjonującego świata biomechaniki. W niej są wciąż ogromne rezerwy, zagłębie ludzkich możliwości. Human is no limited, jak powtarzał z namaszczeniem Eliud Kipchoge, ale nawet on nie wie, co za tym się kryje. Co to właściwie oznacza? Poniżej 25 minut na tychę? Poniżej 12 minut na piątkę? Może poniżej 7 minut na trójkę? Wreszcie, najbardziej interesujący mnie temat, czyli czy człowiek jest w stanie pobiec poniżej 2 minut na kilometr? To takie turbo sub-2, które w mojej ocenie daleko bardziej zbliża do granic możliwości tkankowych niż maratoński wyczyn Kipchoge. Biomechanika to bastion do zhakowania dzięki coraz głębszej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka. Wciąż bardzo mało wiemy o tym, w jaki sposób funkcjonują tkanki podczas biegu. Domyślamy się, snujemy hipotezy. Rozwój gałęzi nauki o wykorzystaniu właściwości powięzi w sporcie, wplatanie jej w trening i regenerację, monitorowanie przebiegu adaptacji. To jest nowy wymiar, nowa jakość kultury fizycznej, kultury technicznej. Myśląc o biegaczu przyszłości, jak o maszynie do biegania, nie można pozostawić kolei rzeczy przypadkowi. To już nie ten etap, gdzie albo się uda, albo nie uda i zmarnuje człowieka nadmiernym treningiem i rabunkową polityką startową. Potrzeba innego spojrzenia, krytycznej oceny dotychczasowych metod i wyobrażeń oraz interdyscyplinarnego podejścia do sportu. Ciężka trasa, co? Ja pierdzielę. I oni chyba 3 minutówki robili. No. Cały czas robiłem minutówki. Nie trzymałem się ich w ogóle. Dobra, ze spokojem. Jak się biegło? Dobrze, mam tylko butlę straszną. Nogi padają. Jak się robiło miękko, to starałem się zwolnić i dowalać. Robić tam swoje, nawet w nożyce delikatnie wchodzić. No ale brakowało mi tlenu, nie? Starałem, jak jest, mam taki dług tlenowy, że no, mi uciekają. Dobra, robię swoje. Ale jest fajne, pierwsze zadanie.